Dzień dobry Państwu, na imię mi Bartek i witam Państwa bardzo serdecznie w programie Mecz Dnia. W naszym wspaniałym studio znajdującym się w apartamentowcu przy ulicy Sikorskiego mam dzisiaj dwóch wspaniałych gości. Jednym z nich jest Ozimski, do szpiku kości, Michał Grajoszek. Witam serdecznie. Oraz pan Adrian, który znowuż z najwyższą przyjemnością przedstawi Państwu fantastyczną analizę spotkania. Uszanowanie. Spotykamy się dzisiaj po meczu z zespołem Mebli Prudnik. Zespołem, który znany jest z tego, że w szatni ma najlepsze ręczniki w całej czwartej lidze. Mam dobre wieści. Znowu udało się zrobić 2-0. Wygraliśmy z Prudnikiem, ale o tym, jak ten mecz przebiegał, opowie pan Adrian. No tak, mecz można powiedzieć, że bardzo szybko się skończył, ponieważ trzecia i piąta minuta, dwie nasze bramki, no te dwie bramki ustawiły całe spotkanie. Zasłużone zwycięstwo, no ogólnie powiem, że to nie był wielki mecz, ale no też przeciwnik no, zagrał po prostu słabo, zespół z Prudnika bardzo defensywnie zagrał, nawet jak te dwie bramki szybko stracił, to dalej grał defensywnie. No i co tu więcej powiedzieć. No pierwsza bramka, którą strzelił Dawid Czapiński, poszło do środkowania z rzutu wolnego Grzesia Kielonowskiego. Adam Malik przepuścił piłkę, no i w efekcie czego Dawid Czapiński był w sumie sam z bramkarzem. Wykorzystał tę sytuację, było 1-0. Ekipa z Prudnika jeszcze się nie zdążyła otrząsnąć po tej bramce i już dostała drugi cios. Podanie od Michała Nogi dostał Łukasz Romanowski w polu karnym. W fantastyczny sposób ograł obrońcę, strzelił lewą nogą, nie do obrony. No i tak jak mówiłem, no szybkie dwa gongi takie tak zwane dostał zespół z Prudnika. Nie umiał się podnieść po tym, no w sumie żadnej nawet akcji sobie przy całym meczu nie stworzyli, żadnego celnego strzału nie oddali. No a my co? No, strzeliśmy te dwie bramki i potem no, przez cały mecz kontrolowaliśmy boiskowe wydarzenia. Szkoda, że kolejne bramki nie padły, ale 2-0 to i tak jest dobry wynik, ważne są 3 punkty. Panie Adrianie, dziękuję. Natomiast chciałbym się jeszcze zapytać, bo no, w opolskich mediach regularnie pojawiają się informacje, że przegrywamy po fatalnych spotkaniach w wykonaniu Ozimka, wygrywamy po fatalnych spotkaniach. No i znowu 2-0 i co, znowu byliśmy tacy najgorsi, to chyba naprawdę Bóg jest po naszej stronie, skoro tak wygrywamy, a nic nie grając. No, każdy może, no każdy ma prawo do własnej oceny. Może media opolskie oceniają to no, trochę inaczej niż my. No to trudno. No, co mogę o tym więcej powiedzieć? No, każdy ma prawo do własnej oceny, tak jak mówiłem. Nie ma co się tym przejmować. Najważniejsze, że my wiemy, że gramy na dobrym poziomie. No i tego się trzymajmy. No pewnie. No to w takim razie, jak już przy temacie oceniania jesteśmy, zobaczmy, jak to spotkanie oceniają szkoleniowcy obu zespołów. Zapraszamy na mini konferencję prasową poprowadzoną, rzecz jasna, przez pana Adriana. Witam serdecznie. Są z nami trenerzy obydwu ekip. Może najpierw pytanie do trenera Pogoni. No, coś poszło dzisiaj chyba nie tak. No, porażka 0-2. Z czego to wynikało? Czy pana drużyna czasem zbyt defensywnie aż nie zagrała? Nie, zagraliśmy na miarę swoich możliwości i potencjału zespołu. Na tą chwilę ja generalnie z samej postawy zespołu jestem zadowolony, ponieważ zawodnicy walczyli, realizowali założenia taktyczne. Zespół Ozimka układał się dzisiaj zdecydowanie za mocno. No właśnie, bo ogólnie pana drużyna zaliczyła no, fall start na początku sezonu i też dzisiaj widzieliśmy, że tylko jeden zawodnik rezerwowy był. Wiemy także, że no, kilku pana zawodników jeszcze nie gra z zespołem. No, kiedy oni wrócą? No, borykamy się z dużymi problemami kadrowymi. Generalnie w pierwszym zespole występuje bardzo dużo młodzieży. Grają chłopcy 16, 17-letni, 18-letni, 19-letni. Praktycznie sama młodzież, połowa zawodników wyjściowej 11 z powodzeniem mogłaby grać w zespole juniorów. Mamy 3 doświadczonych zawodników, jest to zdecydowanie za mało jak na warunki czwartoligowe. Cały czas czekamy, no, powodów jest bardzo wiele.
tak naprawdę. I wyjazdy zawodników za granicę, i choroby, i kontuzje, i jakieś inne nieprzewidziane sytuacje osobiste w danym meczu, no powodują to, że w wielu meczach dysponujemy bardzo krótką ławką rezerwowych. To też w pewnym stopniu ogranicza manewry i możliwości dokonywania zmian w czasie meczu. Teraz pytanie do trenera Malipanwi może. Trenerze, no dwie szybko strzelone bramki jakby ustawiły mecz, ale no później zamiast strzelać kolejne bramki, no żadna już nie strzeliła z sytuacji, która była, ale no nie wyglądało to chyba jakoś super. Znaczy powiem tak, pierwsze dwie bramki wiadomo, szybko przyszły, ustawiły mecz. Chłopcy myśleli, że być może jest już po meczu i kolejne będą same wpadać. Natomiast zespół rywali pomimo tych swoich problemów kadrowych zauważalnych, no mimo wszystko dobrze zorganizowany w obronie. W bramce można powiedzieć chyba najlepszy bramkarz tej ligi Tomek Rozkosz. No i ciężko było tak naprawdę pokusić się o bramkę. Myślę, że gdyby ten początek ułożył się inaczej, to pomimo tego, że Pogoń może nie stworzył jakichś sobie klarownych sytuacji, to być może nawet by dowieźli ten punkcik. No mówię, zespół dobrze zorganizowany w defensywie, tak naprawdę, no mówię, wymienialiśmy tych podań dużo, natomiast niewiele z tego może było takich sytuacji klarownych bramkowych. No myślę, że zwycięstwo zasłużone na pewno, natomiast mówię, organizacja gry i Tomasz Rozkosz, myślę, w bramce Pogoni spowodował to, że więcej bramek tak naprawdę nie padło. A czy wiadomo coś o stanie zdrowia Dawida Jarząbka, który no niestety musiał opuścić wcześniej boisko? Znaczy, no, Dawid uskarża się na bólach w Achillesie. Ciężko powiedzieć. Najpewniej czeka go dłuższa przerwa, natomiast no mówię, te kontuzje też nam doskwierają. Krzysiu Bachuta dopiero co wypadł, teraz Dawid. Błażej, przypomnę, Gajos jest wciąż niedostępny z uwagi na to, że jest poza drużyną, ale mówię, no patrzymy, no, na miarę swoich możliwości. Ten początek do nas myślę mimo wszystko udany i mówię, w każdym meczu staramy się grać o jak najlepszy wynik. Dziękuję panowie i życzę powodzenia w kolejnych kolejkach. Dziękuję. Dziękuję. Dziękujemy bardzo serdecznie obu trenerom za tę tutaj interesującą konwersację przeprowadzoną z panem Adrianem, a tymczasem chciałbym w naszym studiu powitać Michała Grajoszka, który pojawił się w tym sezonie w drużynie Ozimka, już tak no, w końcu biegasz w tych meczach i grasz. Gdzie byłeś? Gdzie byłem? Byłem w juniorach. Tam gdzie trener mnie widział. Rocznikowo jeszcze miałem rok grając w juniorach, rok temu. A teraz pewną parą kopię sobie piłkę w seniorach w czwartoligowym klubie. Michale, albo Michaelu, jeżeli wolisz, chciałbym się zapytać ciebie jeszcze o taką jedną rzecz, a mianowicie, no nie jesteś w łatwej sytuacji, jak sam powiedziałeś, przyszedłeś z juniorów, jesteś młodym zawodnikiem, a jednocześnie w zespole ozimskim pojawiły się w szeregach obronnych, w których grasz, bardzo silne wzmocnienia i też trener zainwestował w doświadczonych zawodników, no to radzi pewnie sporą rywalizację i dosyć jednak dużą konkurencję w zespole. Tak, ale wydaje mi się, że rywalizacja jest dobra. Wtedy każdy z nas i na mojej pozycji, czy też na pozycji środkowego obrońcy staje się na pewno lepszym zawodnikiem poprzez rywalizację, tak jak tutaj wspomniałeś. I czy zagram raz w pierwszym składzie, raz wejdę z ławki, to naprawdę nie gra jakiejś większej roli. Na treningach staram się, jestem na każdym treningu. Także wszystko zależy od trenera i od tego, jak mu się ułoży skład w głowie. I myślę, że To tyle. Czyli nie masz takich jakichś ciągotek, żeby na przykład Adamowi Malikowi coś tam świnie jakąś podłożyć, nie, tam nie, nie. Hamulcem mu w rowerze odkręcić? Boże, Adam Malik jest świetnym kolegą, świetnym zawodnikiem i życzę mu jak najlepiej. Tak samo jak każdemu innemu zawodnikowi, czy to na mojej pozycji, czy na innej. Jak ci współpracuje z Adamem, to też doświadczony zawodnik, dla takiego młodego człowieka jak ty, można mieć czasem kilka dobrych rad. Owszem, świetnie z nim się współpracuje na treningach, na boisku, gdy gramy mecz ligowy. A też świetnie się wkomponował w nasz zespół. Wszedł do szatni jako nowy zawodnik i nigdy nie było żadnych
niesmacznych sytuacji, czy też jakichś konfliktów, broń Boże. Właśnie Adam wszedł w nasz zespół tak samo dobrze jak Roman i jak Damian. Także jesteśmy zadowoleni, ja jestem zadowolony z rywalizacji i na pewno to wpłynie na nie tyle na moją korzyść, ale co na korzyść klubu. No to jeszcze oczywiście obowiązkowe pytanie. Czwarta liga, jak ci się gra, jak się przedstawia rywalizacja na tym poziomie dla ciebie? Szczerze mówiąc, kiedyś każdy z nas miał, przynajmniej mówię o sobie teraz, ja miałem jakieś większe ambicje, aczkolwiek sytuacja nie pozwalała na spełnienie marzeń, ale myślę, że czwarta liga, poziom jest w porządku, są kluby, które walczą naprawdę, naprawdę dobrze i grają super piłkę, a są też kluby z niższej półki, ale wszędzie tak musi być, nawet w Ekstraklasie. No tak. Nie, Adrianie, coś tu dzwoni panu kieszeń. Chciałem zadać pytanie, bo wiadomo, każdy mecz w czwartej lidze to jest ciężki bój i czy były jakieś straty w zespole z Ozimka w tym meczu z Prudnikiem, który ma fajne ręczniki? No niestety straciliśmy, jeszcze nie wiemy na jak długo, Dawida Jarząbka. No, sytuacja nie wyglądała zbyt ciekawie, musiał zejść z boiska, no ale o tym więcej powie nam ktoś inny, mi się wydaje. Dobrze się panu wydaje. Znachor Kosowski już dostaje informację, że czeka z panem Adrianem, żeby udzielić kilku informacji o stanie zdrowia Dawida Jarząbka. Posłuchajmy. Znachorze Kosowski. Dawid Jarząbek po prawej kulit niestety musiał opuścić boisko wcześniej z powodu kontuzji. Co jest z Dawidem? Co mu się tam stało? Jakiś zawodnik gości niestety wjechał mu dosyć brutalnie korkiem w Achillesa. Kostka jest cała, nie skręcona, ale na Achillesu pojawił się krwiak. Dostał patronek, zabezpieczyliśmy to, schodziliśmy to i zobaczymy na najbliższym treningu. Mam nadzieję, że będzie wszystko dobrze na meczu. I rozumiem, że wtedy się dowiemy, jak długo będzie musiał pauzować Dawid. Mam nadzieję, że nie będzie musiał pauzować w ogóle. Oby tak było. Tak jest. Dziękuję. Dziękujemy panie Łukaszu za informację o stanie zdrowia Dawida Jarząbka. Dawidowi życzymy oczywiście jak najwięcej, co ja mówię, najszybszego powrotu do zdrowia. Tego mu życzymy. A tymczasem panie Adrianie, no to co tu nas czeka za tydzień? Za tydzień w sobotę przyszłą czeka nas wyjazd do Strzelec Opolskich z ekipą Piasta, czyli no mecz na szczycie można powiedzieć, mecz może nawet o fotel lidera. Niezwykle ciężki mecz, no nie licząc spotkania z Torem. Dobrze, nie, to chyba póki co najcięższe spotkanie. Teoretycznie przynajmniej. Będzie bardzo ciężko. Ważne będzie, żeby punkty przywieźć, choćby jeden. No zobaczymy. Michał, powiesz nam kilka słów o waszym kolejnym przeciwniku? Oczywiście, że powiem. O, to będzie bardzo ciężki mecz i na pewno dla nas, jak dla ludzi z Ozimka, to będzie szczególne spotkanie. Pozdrawiam wszystkich, wszystkie samochody, które jeżdżą na tablicach OST, musiałem to powiedzieć. Także do Strzelec pojedziemy na pewno z największym zaangażowaniem, żeby pokazać chłopakom, jak się gra w piłkę. Naprawdę. Bardzo. Zapraszam wszystkich. I właśnie w związku z tym chcielibyśmy jeszcze przypomnieć, że będzie organizowany autokar z Ozimka do Strzelec Opolskich za symboliczną kwotę 10 zł. Będzie można udać się do Strzelec na mecza. Zapraszamy więc bardzo serdecznie. Proszę ubrać się na pomarańczowo, na czarno, przygotować 10 zł i o 15 stawić się pod wejściem na stadion w Ozimku, gdzie nasza ferajna się zbierze, żeby pokazać chłopakom ze Strzelec, jak gra się w piłkę. Dziękuję Państwu. Będziemy powoli kończyć nasz dzisiejszy program. Dziękuję Ci, Michał, bardzo serdecznie. Dziękuję bardzo. Dziękuję Panie Adrianie za wszystko. Cała przyjemność po mojej stronie. Dziękuję Państwu. Zachęcam do śledzenia Facebooka, YouTube'a oraz prawdziwej strony Ozimka, strony ozimek.info.pl. Przypominam też jeszcze, że dzisiejszy odcinek sponsorowała firma Magnus Trans, która wozi ludzi bezpiecznie i do celu.
i oczywiście bez wybojów. Do zobaczenia po spotkaniu ze Strzelcami. Dziękuję bardzo, do widzenia.